Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym materiale zagrajmy w Tom Clancy. W jakiego Tom Clancy jest to? Max Payne. I cóż moi drodzy, idziemy sobie powolutku dalej. Kurczę. Okej, już wiem o co chodzi. O ja piec. Jak ja to zrobiłem? Halo? No kurde. Serio. Czekajcie. Kurczę, może... Zaraz. No okej, fajnie. Kurde, tu nie wolno wejść. To cholerstwo. Ajajaj. To niedobrze, moi drodzy. Niedobrze. No ja pierdzielę. Dobra. Jeszcze raz, czekajcie chwilunię. Jeszcze raz, czekajcie chwilunię, chwilunię, chwilunię. Kurde, ej, czemu to tak... Ja tego nie ogarniam, powiem wam, moi drodzy, za bardzo teraz. No okej, dobra, no i co teraz mam zrobić? Halo. Ja teraz powiem wam, nie pojmajesz tego. No bez kitu, czekajcie. Kurde, tu też nie wejdę. Holender, jasne. Kurde. To też nie. O kurde. Gdzie teraz? O ja pierdzielę. What the fuck? Ej, halo, co to było? What the fuck? Co to miało być? Co? Co to było? Co to miało być? Halo? Wie ktoś? Haha! To było epickie, powiem wam. Moi drodzy, to... O ku... Fuck! Aj, zapomniałem, tam była... Dobra. Okej, poddaję się. No, tak jak sobie myślałem, tak sobie przed nagraniem odcinka, że będę lamił, kurde, jak głupi. I tak jest, moi drodzy. To wiadome było. Dobra, świetnie. Kurde, żeby nie zlamić tego teraz. Czekajcie. Kurde no, ludzie! Co za frajer! Frajer zafrajerowany, kurde. Co za cholera jasna. Shit, mać, kurde, nie mogę już z tym. Dobra, świetnie. No
No traf, żeż tam, no, dziękuję. Nara wam. Świetnie. O cholera. Ja pierdziele, co za frajer. No co za frajer. Kurde, no nie wierzę w to. Co ja to widzę? Fuck, mać. Nie mogę już. Świetnie. Czekajcie, może tu grę za... Kurde, zapomniałem. Fuck, fuck, fuck. Jeszcze raz. Fuck. Fuck, zapomniałem, na litość bosko. Zapomniałem o tych głupich dynamitach pierdzielonych. O shit, mać. Kurde, teraz to się wkurzę, powiem wam normalnie. Teraz to się normalnie w nerwie. Bez kitu. Czekajcie, co my tu mamy? Co to w ogóle jest o to? Czekajcie. Aha, to coś takiego jest, dobra. No nie trafiłem. No nie trafiłem, serio. Dobra. Udało się. What the fuck? Tak. Co za debil! Ja pierdzielę, no co za... Jak to możliwe? Kurde, no ludzie. Jak to możliwe, żebym... Ja pierdzielę, nie wierzę w to, co ja tu widzę teraz. No serio, tyle musiałem stracić tego, czy... No szlak mnie zaraz trafi, no normalnie. Zaraz mnie rozpierdzieli mnie ta gra. No normalnie ja już się tu wnerwiam, jak nie wiem co. Bez kitu. Kurde, serio, nie mogę wejść w to. Nie mogę... Kurde. Ja tu się staram znaczy nie... Za bardzo nie wyklinać, wiecie. Nie mówisz takiego słowa jak na ky, wiecie. Znaczy nie chodzi mi o kurde, tylko co innego. Dobra, jeszcze raz zajmiemy się tym. Dobra, świetnie. Ty, czemu tu więcej ognia jest teraz? Halo, kurde, jak to możliwe? No co za debil, ja pierdzielę, no co za idiota. Przecież kurde miałem więcej żyć, lol, 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 lol. Ja pierdzielę, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Przejdźmy, przejdźmy to. Przejdźmy, no, szlak. Wreszcie, brawo. Przejdźmy to. Dobra, zapisujemy. Haha, co? Czemu tak? Holender. What the? Cholera jasna. Kurde, myślałem, że życie. Cholerne. Świetnie. O cholera, dobra, ja stąd wycofuję się, powiem jednak. Teraz to ja się wycofuję stąd. Mało żyć, kurde. Mało żyć, kurde, to jest moją jednak teraz. Kurczę. Dobra, świetnie. Co to ty?
Znajdę cię. Mówiłem, że cię znajdę. Cholera, o co tu chodzi? Czy bym ja tu nie zlamił teraz? Kurde no. Wiedziałem, by to coś jest nie halo. Ej, halo, jak ja mam to przejść? Ej, halo, halo, czekajcie. Tu musi być jakiś pstryczek elektryczek, Holender. Tu musi być pstryczek elektryczek. Bo jak ja mam to przejść, halo? Nie da się tego przejść tak bez skoku, halo. Ej, halo, halo, czekajcie. O kurde, było! Było blisko, dobra, jest, udało się jakoś. Ale chwila, chwila, my musimy... Tutaj coś mamy, o fuck. Cholera, który to rzuca? O fuck, pięknie. O fuck, no pięknie. Możliwe, że nastąpiło targnięcie. No, świetnie. Kurde, nie fajnie. Czułem się jak detektyw z filmu. Bogart w roli Marlowa albo sama Spida szukającego sokoła maltańskiego, aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Idąc po śladach, zamierzałem dotrzeć do ostatecznego objawienia, nawet jeśli równocześnie dotarłbym do zimnego grobu. O fuck. Ja się tu boję, bo ją mieć nawet. Tylko wy jak głupie nowe lata tutaj, halo? Myślę, że już nie żyję. Na dzieła. Tu? Halo. Gdzie mam z tym iść? Halo. Cholera, nie wiem gdzie mam iść. O to chodziło? A tutaj! Serio. Wojskowy znak na podłodze wydawał się znajomy. Widziałem tysiąc jego odmian na ścianach miejskich budynków. Tyle, że ze strzykawką zamiast miecza. Projekt Valhalla. V jak Walkiria. V jak Valhalla. Zaczęło to przypominać szaloną teorię spiskową. Dobra, tu nic nie mamy, żadnych żyć już, czy coś podobnego. Bo ja się tu boję panu. Pierdutnęło w nich. Dobra, czekajcie. A, w tego się nie da w to. Nic nie ma. Nic nie ma. Tu się nie da. Ja chcę życia, ja chcę życia, kurde, życia! No otwieraj się, że... Mam życia, pięknie, fajnie.
Tu. Uwaga personel. Uruchomiono procedurę zamieszczenia. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Okej. Tu coś ma. Kod pozostawał tajemnicą, jak wszystko inne w tej sprawie. What? Nawet nie wiem, o co tu chodzi. Aha. No to nieźle. Czekajcie. To jest... Też nie. Kurczę. Uwaga personel. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Też. To nie o to chodzi. Nie. Niestety nie. No tu coś trzeba zrobić. Halo. Aha. Pin required, tylko co tu chodzi teraz? Kurde. Cholera, jakby wiedział, co tu chodzi, czekajcie. Dalej nie wiem, kurde. Nie mam zielonego pojęcia dalej. Zaraz. Dobra, ale... Blok A... Czekajcie, wcześniej... Może... Tak też się nie da, tutaj nic nie ma takiego. Tutaj też nic nie ma. Procesnik jeden. Czekajcie, może tu coś będzie, jakaś odpowiedź. Procesnik jeden, test facilities. Tu jest chyba ten... No dobra, ale... Tutaj nie byliśmy. O proszę. Emik w chwili śmierci korzystał z komputera. Zginął na stanowisku pracy, a jego kod widniał na ekranie. 665. Bliski sąsiad bestii. No to świetnie. Okej, mamy. Tędy możemy przejść? Możemy przejść, dobra. Okej. Okej, tam też możemy już iść dalej. Też wiemy już, jaki to kod. Okej, świetnie. O ja pierdzielę. What the fuck? Fajny kibel. Nie, bez kitu, fajny kibelek mają wam. W sumie. Hej, tutaj! Hej! Wypuść mnie stąd! Nie ma za co, gościu malinowy. Dzięki, o panie, żeś mnie uratował spod tych rąk, tych debili. Nie, no nie zrymowało się teraz, powiem wam aktualnie.
Dzięki, o panie, żeś uratował tych ludzi, tan, tan, taran. Nie no, kurde. Dobra, czekajcie, gdzie? A, tutaj! Okej. Idę za tobą, gościu malinowy. Wow. Ej, poczekaj, halo, halo! Grę zapisać chcę. Czekaj, gościu. No wpisuj tam koda. Ale ty szy... Kurde, ty skurczy byku, ty. A masz, gościu malinowy. O kurde, to skurczy byki pierdzielony. Tu nikogo nie ma. Ej! Czekaj! Halo, panie! Gdzie ty jesteś? Halo! Nic nie słyszę, co ty mówisz w ogóle. Halo. Gościu. No wpisuj, żeż tam nie wiem. Co to co wpis ci kosztem? Tylko kontrol? Dobra, ile jeszcze będziesz... Ło... Halo, zamknąłeś mnie! Debilu! Debilu ty! Kurwa, zabili go! Przepraszam, miało nie być takiego słowa. Dobra, zapisujemy grę. Ja pierdzielę, co to w ogóle się tu porobiło? Jezu! To jakaś... Kurde ty! Cholero ty pierdzielona! Ty padalcu ty! Kurde! Tędy! Co to kurde? Ja pierdzielę! To nieźle! Dobra, zapisujemy! Jezu! Jak ja mam tam przejść? Dobra, mam. To nieźle. Czekajcie. Ej, rozwal. Ojej, jeju, przepraszam. Kolejna winda? What? Co z tymi windami tu mają? Halo. No dobra, lecimy na dół. Wpadłem już? W środek śmiercionośnej pajęczyny. O kur... To była sprawa Walkirii. O my god! No to nieźle. Się porobiło. O kurw. Co ja najlepszego kurde zrobiłem? Kurde. Wow! Ale pier... Tutnęło. Nie mam kurde już tego. Czekajcie, bo to mnie pierdolnie zaraz. Dobra, czekajcie. Zrobiłem coś takiego. Chwila. O kurw. Dobra, świetnie. Gdzie te gówna jeszcze są? Tam są? Ury. Ale mnie to zaraz pierdzielnie. Że się porobi tu zaraz. Świetnie. Jeszcze kurde jedno? Ja pierdzielę. No rozwal, no dziękuję, panie. No, świetnie. Tutaj? Jeszcze gdzieś? Halo? Dobra, chyba już nie ma. Czy gdzieś jeszcze jest? Jeden z terminali wyświetlał symbol projektu. O, ale fajnie. Wow. Nastąpił przeciek informacji na temat projektu. Za wszelką cenę trzeba usunąć ten problem. Przepustka czerwona wydana przez szefa projektu. Test polowy? Podwoić dawkę wszystkim obiektom. Obserwować i analizować ich zachowanie na terenie miejsc. To nieźle.
Terenem tym był mój dawny adres w New Jersey. Wpisu dokonano 3 lata temu. Ty już sądzisz, że przeżyłeś największy horror. Sytuacja się pogarsza. Jak mogłem uciszyć ten wewnętrzny głosik, mówiący mi, że powinienem się cieszyć? Że teraz tym bardziej miałem prawo do zemsty za wszelką cenę. Głosik dowodził niezbicie, że byłem przeklęty. Kobiety na obcasach już tutaj nie było. Nie miałem więc czego szukać. Bunkier czekał na zagładę. Czekajcie. Jak mnie to pierdzielnie, wolę to usunąć. Wszystko? Nie wiem, który dał mi teraz iść, kurczę. Kolejna winda? Ja pierdzielę. Więcej tych wind nie było? Tędy nie przejdziemy na zapirunę. Dobra, tu chyba już nic nie znajdę w sumie. To trzeba lecieć do kolejnej windy. No, ale tych wind to jest, powiem wam, w pierunę dużo. Nie, bez kitu. What? Nawet nie wiem. Ja pierdzielę. O ja pierdzielę. O ja! Ej, co to było? Fuck! Te serio tu grę zapisałem? Oj, zapomniałem w sumie. Zapomniałem, kurde, no to nieźle. Kurde, ja zapomniałem gry tu zapisać. Aj, głupi się ja. Głupi jestem, nie zapisałem gry, no co świetnie. Padłem w środek śmiercionośnej pajęczyny. Dobra. Którą była sprawa walki. Mur, ja pierdzielę. Dobra, świetnie. Czekajcie, tu pierdniemy może. Aha, no to świetnie. Czekajcie chwilę, kurde, no ludzie. Wow, fuck. Za dużo sem, że odjął, kurde, teraz. O, ja pierdzielę. No strzelżesz to traf, kurde, no ludzie. No bez kitu. O, oh my god. Dobra. Świetnie. Kurde. Dobra, to już tam kobiety widziałem. W czasach już tutaj nie było. Nie miałem więc czego no szukać. No trafiaj, że kurde. No. O, tutaj. O kurde. Tu trzeba uważać. Moi drodzy. O ja pięć. Czemu to tak się rusza? Dobra, świetnie. Wszystko. Kurde, tu niepotrzebnie żebym sodził. Dobra, zapisujemy. Dobra, świetnie. Dobra, tu schodzimy. I tu chyba już będzie to miejsce, czy to nie będzie to miejsce? Zaraz zobaczymy, czekajcie chwilę, bo teraz tak średnio wiem. Tu nie ma żadnych, kurde. Dobra. Chyba pierdutno te drzwi we mnie. Jak dobrze pamiętam. O ja pierdzielę. Wow. O kurde, tu jeszcze? Fuck. Czekaj! O ja pierdzielę. O my god! O ja pierdzielę. Uff, ledwo uciekłem. O kurde, nieźle, nieźle powiem wam. Uff. Którzy zabili moją rodzinę, byli królikami doświadczalnymi projektu Valhalla.
Wystarczyło iść śladem trupów. Wszystko wskazywało na nią. Na pannę Walkirię. Odlewnia zamieniła się w ogniste piekło, a wszystkie ślady poszły z dymem. Zgubiłem trop i chyba milion lat nie spałem. Nie no, powiem wam, że mi się coraz bardziej podoba ta część tego Max Payne'a. Kurczę, bez kitu. Sinatra? Nowego Jorku. Siedziałem w całodobowej knajpie, wlewając w siebie litry kawy, gdy dzięki wiadomości od Bibi znów znalazłem to. Bibi. Co do diabła stało się na Roscoe's Creek? Max! Teraz mają mnie na celowniku, musimy o tym pogadać, ustalić jakiś plan działania. O 2:30 w garażu, QR Communication. Im dłużej myślałem o śmierci Alexa, tym bardziej wyglądało to na zdradę. Mogłem się domyślić. Bibi mnie sprzedał, a teraz chciał dokończyć robotę. Garaż wyglądał na wymarły. Bibi przyszedł wszytym na miarę garniturze, ze złotym zegarkiem i spinkami do mankietów. Gliniarza zwykle nie stać na coś takiego. Maksiu! Aż uciekał słodyczą. Był winny jak diabli. Co właściwie oznacza Bibi? Bezwzględne bydle. No już, nie bądź taki i zapal sobie cygaro. Nie palę. Max, nawet nie masz pojęcia, w jak wielkie gówno wdepnąłeś. Ogromne, nie masz pojęcia. Chyba jednak jesteś sprzedajnym gliną, który wystawił swojego partnera. Tak samo jak tych bandziorów mężczyzn. Założę się, że z Aleksem było tak samo. Traktowałeś to jak osobistą zemstę. Nie wygrasz tego, Max. Nie, ale mogę się upewnić, że ty też nie. No to nieźle. Ale drift! Skorumpowany glina. Tchórzliwy tak, że wolał nasłać na mnie swoich zbirów, aby wykonali mokrą robotę za niego. Oni wyglądają jak te, kurcze, wiecie co? Nic nie ma? Kurde. No to lipa. Ale dobra, mam trochę tych rzeczy, to tak sobie... O cholera, ile tam jest. Uja pierdziele, jak oni mi odjęli, skurczy byki. Pierdzielone. Co za frajerzy. Gdzie mam teraz iść, halo? Co to było? What the fuck? Serio? Ole mio, ej, halo, kurde, który to? Ja pierdzielę, no to świetnie się poru... Kurde, jakie drift... Ale driftują? Dobra, czekajcie. O cholera. Kurde, no co za frajerstwo. Świetnie. Świetnie. Czekajcie. Tego nie da się rozwalić. Zaraz od tyłu ich odejdzie, podejdziemy może. O, nikogo nie ma, dobra. Tylko dwóch, serio? To słabo. Kurde, myślałem, że to... Ajajaj, myślałem, że to apteczki są, kurde, ale żem się... nabrał. Nie, serio, kurczę, czekajcie. A, fuck, ja, fuck. Co za frajer. Kurde, dobra, poddaję się tutaj. Nie no, żartuję, nie poddaję się. Dobra, świetnie.
Świetnie. Ale driftują tam. Ja pierdziele. Dobra, zapisujemy. Świetnie. Kurde, ale mam mało żyć teraz. Holender jasny. O, ja pierdziele. Dobra. Kurde, co za frajerzy. Pierdzieleni. Uhu. Kurde, no dedaj żeś, kurde. Ja pierdzielę, no co jest z wami? Halo, panowie. Ja pierdzielę, co za debile. Pierdzielaj gościu malinowy. Wypadł stąd, halo. Panie, wypadł. Dobra. Kurde, chcę. Świetnie. Kurde, mało mam już amunicji w ogóle. O, lędy. Tu coś w ogóle będzie? Nie ma nic tu. Aha, tu jest to samo miejsce, dobra. Kurczę, jakoś to przeżyć, powiem wam teraz. Masakra. Wypierdzieloj. Jeszcze jeden? Ile tam was jest? Halo, kurde, no ludzie. Kurde, no co za... Kurde, no co za... Ja pierdziele. Masz frajerze pierdzielony. Pierdzielcu ty. Specjalnie tak, kurde, frajerzy pierdzieleni. Kurde, ja ledwo tu idę już. Ja pierdzielę. No bez kitu. Świetnie. Ohoho, jak go wypierdzieliło. Fuck. Świetnie. Po tobie już, panie. Dobra, czekajcie, sobie teraz tu pierdyknąć. Nie wiem, kurde, mało mam. Ej, wezmę sobie ingram. Kurde, frajerze. Ja pierdzielę. Mało żyć mam, Holender. Dobra, zapisujemy. Zapisujemy i lecimy dalej. Powolutku. Kurde, frajerze ty pierdzielony. Nie mogę. Świetnie. Kurde, mało amunicji mam, ja pierdzielę. Fuck. Co za łeb. Kurde. Wow. On mnie, ja pierdzielak, mnie wystraszył mnie, skurczy byk. Ja pierdzielę, no to nieźle. Kurde, wystraszyli mnie, co za skur.
Ja pierdzielę. Nie no, poddaję się powiem wam teraz. Bez kitu. Świetnie. Kurde, pierdzieleni. Świetnie. Kurde, no ludzie. Poddaję się. Ludzie, to nie dla mnie gra już jest. Świetnie. Nie, tak się nie bawimy. Nie, 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 nie. Kurde, czemu ja taki... Czekajcie, 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 czekajcie. Która to godzina? To będzie to. Tak jest. Co ja tu się będę caskać z nimi? Świetnie. To było dobre. Ale urwał. Padłeś? Haha! Nie no. Of! Co to było? Ja pierdzielę. Co za debil? Ja pier... No wreszcie. Wreszcie wybiło ciebie, kurde cholero, ty pierdzielona. Świetnie. Dobra. Kurde, dobrzy, co powiem wam. Świetnie. No wy... Ja pierdzielę. A, dobra, okej. Okej, czekajcie. Nie ma tu żadnej kurde rzeczy czy coś. Ja pierdzielę. No to lipa jest, powiem teraz już. Pierdzielone, no kurde. Chodźcie tu panowie, chodźcie tu, no chodźcie tu. Ja pierdzielę. Kurde no. Co za ludzie. O, świetnie, to... Do czego amunicję? Kurde no, nie, nie wierzę w to. Kurde no, ludzie. Świetnie, bardzo dobrze. Jest! Mam życia, wreszcie. Kurde. Kurde, co za skurczyby... Ja pierdzielę, za dużo was tu jest. Teraz to was za dużo, bez kitu. Okej. Okay. Pożarze w rezydencji Westchester, która należy do Angelo Punchinello, rzekomego ojca rodziny mafijnej Punchinello. Wbrew wcześniejszym oświadczeniom, policja twierdzi, że Max Payne nadal znajduje się na wolności, kontynuując krucjatę przeciwko mafii. Jemu też przypisuje się to podpalenie. Nie przypominam sobie, żebym coś podpalał, chociaż pamiętam płomienie. Dobra. Zapisujemy. Teraz to zapisujemy, powiem wam. Bo ja teraz powiem wam, ja tu mogę paść jak... O, jak świetnie, ale świetnie. Pierdzieleni. Świetnie. O, fuck. Co to? Kurde, co do pana jasne? O, ja go wypierdzieliło. Jezu, chrypki dostał. Ja pierdzielę, no ale żebym oberwał teraz, kurde. No to nieźle.
kurde, serio, nie mogę trafić w niego? Ja pierdzielę, nie wierzę w to. W ogóle nie mogę trafić w niego, no to nieźle. O, fajnie, środki przeciwbólowe dostałem. Fuck, ja pierdzielę, wypierdzielaj, panie. Kurde, no, oberwałem, no ja pierdzielę, no. Co ja teraz zrobię najlepiej? Ajajaj. Jeju, ale chrypy dostałem teraz. Bez kitu. O, fuck, no nie. No. O, fuck, no nie wierzę w to, co ja tu widzę teraz. Ja pierdzielę. Świetnie. Dobra, czekajcie chwilunię. Mam leki, świetnie. Fuck. O ja pierdzielę. Czekajcie. Fuck. Kurde, boję się, powiem, mam iść tam teraz. Bez kitu. O, fuck! What the fuck? No nie wierzę w to. Gdzie oni są? Halo? Kurde, nawet nie wiem, gdzie oni są teraz. Bez kitu. Kurde, ale tu... Wypierdzielaj, spierdzielaj. Dobry jesteś, gościu malinowy. Dobry jesteś, bez kitu. Przyznam ci rację, że jesteś mocny. O, co my tu mamy? Ale fajnie. Życia nie ma nic, kurde. Czekajcie, tu coś musi pierdyknąć. Nie? Co ja muszę tu zrobić? Halo? Halo? Tutaj? Też nie. Tu coś mamy. Dobra, jest. Tak, Max Payne. A co ci do tego? Alfred, mogę ci podać nazwisko twojego przeciwnika. Natychmiast przejdź do budynku Asgard. Czekamy na ciebie. Dobra, lecimy na górę. Uden czekał na mnie na schodach starego budynku. Panie Payne, wejdźmy do środka. Chcemy zaraz zaczynać. Chcemy? Byłem w poprzedniej opinii, te budowle wzniesiono lata wcześniej niż lat. Zamek jest najstarszym funkcjonującym budynkiem miejscowym z dwunastu budyńskiego. Poważnie? Stary bawił się w przewodnika, prowadząc mnie przez pogrążony mroku hol. Czekały na mnie odpowiedzi, których szukałem. Panie Payne, przedstawiam moich kolegów z wewnętrznego kręgu. Aha! Możemy dorzucić kilka informacji i uzupełnić mógł fakta. Wysyłaliśmy udział w początkowej fazie realizacji tego projektu podczas wojny w Zatoce Mers. A gdzie haczy? Zależy nam bardzo na ujawnieniu całej sprawy, ale mamy związane. Oto Nicole Hall jest kluczową postacią. A, tu jest ta kobieta, co pamiętacie jeszcze przed rozpoczęciem rozdziału trzeciego. Znaczy, no rozdział, część trzeciej znaczy. Ona właśnie wtedy, pamiętam, w tym takim budyneczku, budynku, budyneczek, co nieco mnie zaatakowała i tam było chyba kilku tych ludzi jej, tych takich
mówię, no, można tak powiedzieć, facetach, faceci w czerni. pamiętam. Dobra. Pamiętam, kurczę. Ten wybrali garniturowcy, aby wparować do środka. Aha, no właśnie. Ja pierdzielę. Uhu! Miałem wrażenie, ale postanowiłem wyjść przed końcem. To było tylko jedno piętro. Miałem szczęście. Gdzie musimy iść, halo? No teraz tak średnio wiem. Tutaj coś mamy. O ja pierdzielę. O Boże, nienawidzę, powiem wam. A ty skurczybeczku, ty pierdzielony. Świetnie. A ty. Oj, co ja, ej, halo, co ja to narobiłem? No kurde, żeś, no normalnie wejdź tu. Wow. O kurde. Wow. Bieremy. Rzekome zwłoki Alfreda Woodena wstały. W cudowny sposób budząc się ze śmiertelnego snu, Wooden sprawił wrażenie zadowolonego. W krainie ślepców Jednooki jest królem. Nie wiem jak to zrobił, ale był to sprytny sposób na wycofanie się ze złożonych obietnic. Jego opowieść pasowała do układanki, więc pewnie była prawdziwa. Zewnętrznego kręgu. A ty skurczybyku, ty pierdzielony. Czekajcie, wejdźmy może najpierw po kolei. Ale czekajcie, czy tu coś jeszcze mamy oprócz... Czekajcie, o, powoli tu idź, proszę cię. Czekajcie, tu byliśmy. Aha, tędy nie przejdę, dobra, to tędy jednak muszę iść. Okej. Dobra, myślałem, że tamtędy będę mógł, ale nie. Okej. Dobra. Tym razem dla mnie lepiej będzie, bo będę mógł chociaż wszystko poprzykrzykiwać, co nie? Dobra, tu byliśmy już. A ty skurczybyku, ty pierdzielony. Wow, the fuck. No to nieźle. A padłeś! A, dobra. Wtedy nie wejdę. Do exitu też na pewno nie wejdę, nie wyjdę. Też nie wyjdę, dobra, musimy tędy jednak iść. Okej. Ale żeś się spalił. Gościu. A ty pierdzielony, ty pierdziel... Co ty? Pierdzielony. To nieźle. Dobra, czekajcie. Gdzie my musimy iść jeszcze? Tędy wyszedłem, dobra, musimy iść na górę powolutku. Dobra, świetnie. Aha, spoko, fajnie. Fajnie, żeś żu... He, padłeś. Padłeś, śmieciulu, ty. Dobra, tędy jednak niestety nie... Fuck, dobra. Pierdzielcu, ty. Kurde. Coś tu mamy, czekajcie, coś tu słyszę, halo. Coś tu słyszę. No słyszałem coś tu, halo. O, o fuck. Dobra, czekajcie. Nie ma innego tu ucieczki innej. Ło, ja pier... Ło, ho, ho. Ło. Kurde, w ostatniej chwili zobaczyłem tego wroga. Ho, ho! To nieźle. Dobra, czekajcie, kurde, to było dobre. Tu coś mamy, dobra. O opiniach, że Max Payne wyświadcza w ten sposób przysługę naszemu miastu. W tej swojej krucjacie posunął się za daleko.
Oszalał i trzeba go powstrzymać. I zrobimy to. To był komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Dobra, co my tu mamy jeszcze? O ja pierdzielę, dobra. Świetnie. O kurde. Tu nikogo nie ma, halo. A jednak dobra, jednak jest coś. Chyba musimy tędy iść, tak jest, dobra. Czekajcie, tak. Dobra. Świetnie. Pierdzielony. Gdzie to? Okej. Okay. O ja pierdzielę. Numerki z klientami i sprzedającej te dzieła. Perwersyjne zabawy nie były pewnie najgorszym grzechem Dena, ale czułem, że po wszystkim przyda mi się dodatkowe zabezpieczenie. Zostawił coś dla mnie. Przygotował iście wojskową odprawę. Najważniejsze części budynku Azir Corporation zaznaczył na czerwono. Biuro pani prezes znajdowało się na samej górze. Tuż pod... O kurde, na samą górę muszę iść. Klientami sterował komputer ochrony, będący częścią głównego systemu umieszczonego w podziemiach. Wieżowiec był strzeżony niczym forteca. Azir Corporation nadal rośnie w siłę i osiąga znakomite wyniki na giełdzie. Ta? Eksperci dostrzegają jednak zagrożenia związane z takim powodzeniem firmy. Niektórzy stwierdzili nawet, że Azir Corporation stanie się jeszcze większym monopolistą niż Microsoft. Niż co? Niż... Cię dobrze usłyszałem, Microsoft? What the fuck? Kurde. Pierdzielone, kurde. Świetnie. Czekajcie, tu nic nie ma. Oh my god. Nie no. O oh, fuck. Znowu to samo. Dobra. O! Oh! No to świetnie. Co? Serio? Czekajcie. Oh my god. Dobra. Kurde, dobra, czekajcie, szukamy. Kurde, tu mamy skurczybyka. Tu coś mamy jeszcze? Nic nie ma chyba. O, czekajcie, tu coś mamy. Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, tędy nic jednak nie zrobię. Tu wszystko jest na... Okej, okay, trzeba wrócić się chyba tędy jednak, niestety. Tu nic nie znajdę. Serio. Dobra, świetnie. Czekajcie, tam mamy coś. Dobra, a ja lal, żem se odjął. To kurde nieźle teraz, żem porobił. O kurde, no to nieźle. Dobra, czekajcie, szukamy jakichś tych leków. Znaczy tych, no, środków przeciwbólowych.
Dobra, czekajcie, po kolei... może by po kolei tu poprzechodzić. Może tu coś znajdziemy. Ma w zapas amunicji do... Nie, to, kurde, nie ma. Dobra, tu chyba nic nie znajdę. Trzeba iść na samą górę teraz. Czekajcie, bo ja tu powiem wam pogubiłem się, wiecie, w niektórych tych miejscach. Bez kitu. Kurde, no to... Co? Nie! Nie, nie gadajcie, że ja tu grę zapisałem. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale i cóż. Cześć.